Cześć, witajcie, ja jestem Chudy, a to jest kolejny odcinek z GTA San Andreas. Sobie się muszę tu ustawić, żeby było dobrze. Dobra, mam misję chyba tylko od Kataliny, nie? Nic innego nie ma. Nie mogę skakać spacją. A, bo tu się shiftem skacze. Spacją jest szybciej biega. Okej, to wiele wyjaśnia. Zaczynamy tą misję. Hey, Catalina, it's Carl. Come on, let's go. We got banks to rob, baby. Come on, let's go. In here, mi amor. All right, come on, let's go. You get your sorry ass in here right now, Carl Johnson, or I shove a fucking hand grenade up it. All right, I'm coming. Look, baby, I really need that paper. Oh my God! What in hell's name is that? This, you fucking prick? This is a rack. I'm gonna torture your sorry ass. Please, no. You never write to me. You don't call. You treat me like a fucking whore. Like one of your whores. No, baby, please. I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please, no. Please, baby, no. Ow! Hey! Ooh, ow, ow, damn, oh, shit. Yes, faster, harder, deeper, oh, yes, yes, yes. Maybe we can go out and rob now? Ostra dziewczyna. Coś czuję, że Karl jest z nią tylko dla pieniędzy. Tak by to wyglądało po tym, że on potrzebuje pieniędzy. Chodzi mi szybko rabować. Dobra, co mamy... Aha. Co mamy najbliżej? Nie wiem, co mam najbliżej. Zgaduję, że tamto, bo coś mi się pierdzieli to GTA dzisiaj. W ogóle Bandicam też nie chciał mi go nagrywać. Nagrywam trochę inaczej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Robiłem próbkę. Niby nagrywa się dobrze, ale... Co z tego będzie, to zobaczymy, dlatego nie chcę, żeby ten odcinek był jakiś długi, trudny misje, bo może być, że będzie trzeba go powtórzyć. Tak może się zdarzyć. Mam nadzieję, że tak się nie zdarzy, ale tak może być. Znowu robimy beczkę, się turlamy. Dobra, może już obędzie się bez takiego przewracania. Bo jeszcze kawałek mamy do przejechania, no właśnie, jest blisko całkiem, już w pobliskiej wiosce mamy miejsce, które mamy obrobić. Zobaczymy, co tu nas czeka. Mam nadzieję, że pójdzie bez żadnych komplikacji, prawda, kochanie? Jesteśmy parą złodziei. This place will be a walk in the park. You mean like the last place? Who are these cowboy assholes? Hang back a while, see what's what. We got the cash, let's get out of here! Those maricon bastards have our money! That's my money! Please, stupid motherfucker! Carl, you drive, I'll shoot! No tak, oczywiście, obrobienie sklepu monopolowego tak po prostu byłoby zbyt łatwe. Oczywiście, ktoś musi to zrobić przed nami i my musimy okraść złodzieja. Czemu by nie? Mamy kamizelkę, mamy amunicję. Więc lecimy za nimi. Ale tu się najłatwiej nie jeździ, jakiś czas też nie grałem. Jakby nie wiecie, nie wiem, czy oni mogą gdzieś uciec, czy nie. Załatwmy ich! Gin! Gin, frajerze! No gin, ile oni mają życia? No ej! Długo jeszcze tak będziecie żyli? Ło, dobra, zginął. Potem się po to wrócimy, nie? Oj, rozdzielili się, niedobrze. Niedobrze. Zaderwiemy tamtego też. Zaś się pewnie połączą, nie? Uuu, biedactwo. Dawaj, Katalina, strzelaj, no! Jak był blisko nas, mogłeś mu strzelić headshota, to ty się zastanawiasz, co by tu zrobić. Dobra, podnieśmy jedno. Dajesz go! Co jest? Ale ja nie mam amunicji, wszystko wystrzelałem, no po prostu świetnie. Ale Katalina pewnie ma nieskończoność, nie? Go, 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 za nim, trafiaj go, dziewczyno! No jak to w ogóle tamten jeździł tym motorem? Nieważne. Aj, zarzuca w nas trochę. Dajesz, za nimi! No. Ja już nie mam amunicji, kochanie. Musisz sama sobie poradzić. Ja spróbuję w niego wjechać.
O, teraz jest nasz. No strzelaj, patrz jak blisko go masz. W głowę mu. No w głowę, nie umiesz go w głowę trafić. Gdzie ty strzelasz? Strzelasz wkładę zamiast w jego głowę. No kochanie, proszę cię. Niebezpiecznie, nie trafię, nie trafię. Uff, trafiłem, okej. Idealnie po środku jednak, wyglądało to gorzej. Nagroda, jeszcze 500 dolarów. Nie, no ucieknie nam. Ile oni mają życia? Kochanie, nie potrafisz ich zabić. Dawaj, lecimy. No gdzie on jedzie? Poczekaj chwilę. Uff, na szczęście udaje. No strzelaj go! No kurde, nie potrafisz strzelać. O, jest, idealnie. No to wracamy jeszcze po tamto. Pewnie trochę daleko od tego odjechaliśmy, ale damy sobie radę, nie? Nie było tak źle. Ciekawe, jak to się nagrywa. Jeszcze jeden skok, dorobimy sobie. Czemu by nie? Dodatkowe pieniądze zawsze spoko. Ups. No dobra. Nie zawsze wychodzi. Chodź tu, mój pojeździe. Dawaj, za nim. Biegnij, dziewczyno, biegnij. Musimy wziąć kasę, zanim znajdziemy jakiś poszukiwacz złota, skarbów, cokolwiek. Lecimy. Podnieś teczkę. Oczywiście. Nie będę sprawdzał mapy, bo wiem, że to się może źle skończyć, bo coś nie tak działa dzisiaj, to GTA, nie tak, co dzisiaj wszystko mi działa. Więc lepiej tego nie robić. W ogóle jakaś mgła się nagle zrobiła, jak w horrorze jakimś. Tutaj nagle dzień piękny, strzelanina, napad na sklep, a teraz jedziemy kładem we mgle w nocy. To się zapowiada strasznie. Mam złe przeczucia, zaraz nam wyskoczy pewnie jakiś zombie. I co wtedy będzie? Co my zrobimy? Patrz, jakieś białe ptaki jeszcze. O kurde. Ej, ciemno jest. Ja tu świecę światło, a tak ciemny jest na tej kamerce, nie? Dobra, nie wiem, dobra, mam walizkę. Teraz wrócić do domu. Gdzie ta walizka? Tu jest. Nawet jej nie widać daleka za bardzo. Zabierz Katalinę do kryjówki. Okej, kryjówka nie jest daleko, bo tutaj tego pierwszego dość szybko zastrzeliliśmy. A do monopolowego też mieliśmy dość blisko, więc... Kryjówka daleko. Nie jest tak, wiem, mam cię zabrać do domu. Okej, a czemu ty mieszkasz w naszej kryjówce, a nie mogę mieszkać w naszej kryjówce? Czy mogę mieszkać w naszej kryjówce? Ale tam nie mam wstępu żadnego. Więc lipa trochę. Tędy. Nie? Gdzie my, kochani, mieszkamy w ogóle? Gdzie mam tą kryjówkę, bo tak nie wiem. Chyba tędy, nie? Nie mam orientacji we mgle. Serce kobiety to burzliwe miejsce. A ty złamiesz mu. Czasem mam ochotę zabić. Muszę czytać, bo gram bez dźwięku. Spojrzałem się na kamerkę. Gram bez dźwięku, mam wyciszone w ogóle praktycznie na maksa głośniki, a nie gram na słuchawkach. Bo coś mi się dublował trochę dźwięk. Tak coś to czułem. To nie było bardzo słyszalne, a jednak mi to trochę wkurzało, dlatego bardzo przyciszam grę. A na grę to i tak dobrze słuchać. Dobra, zanim znowu do niej przyjdziemy, musimy się czegoś nauczyć o kobiecym sercu. A ja sobie zapiszę jak coś. Na pierwszym slocie. Okej. Okay. Słuchajcie, bo nie mogę ruszać myszką. O, dobra, już mogę. Czyli, że co, już się nauczyliśmy trochę o kobiecym sercu, Karl. O, jest telefon. Hey, what's happening? Why you so cheery? You thought I was one of your cheap whores? Baby, you gotta chill the fuck out. I chill out when you get here. You better hope. Poznałem po stylu mowy. A teraz jeszcze głosu też słyszę. Okej. No more talk. Get your ass up here now. Dobra, idę. Nauczyłem się trochę o kobiecym sercu, prawda? Chyba. Zdążyłem kilka sekund. Bo kazała mi nie przychodzić, dopóki się czegoś nie nauczę o kobiecym sercu, więc znowu telefon? Czas nawet nie odbierałem. Where it is every Monday and Friday, the cash leaves Los Santos for San Fierro. Then every Wednesday and Saturday, a courier takes the yay back to Big Smoke. Okay, I keep an eye on Dużego Smoka. To jest złe, że złe, że to tak przetłumaczyli. Powinno być Big Smoke'a. Ej, kurde, poczekajcie. Legenda, jak to wyłączyć? L. Aha. Gdzie ta Hera? Hera Hokahash LSD. Jakoś tak to leciało. Ja nie mogę, nie ogarnę tego przesuwania. Tego wszystkiego. Tu w dół, nie mogę tego. Tak. To było gdzieś w tą stronę w ogóle. No. Dobrze, w tą lecisz.
Czy to daleko, czy... Są takie, taka, to jest takie zadanie jakby poboczne, taka losowe zdarzenie jakby, co takie coś się zdarza w GTA 5 też. Kurde, nie wiem, gdzie to jest. Znaleźli... O, tu. Aha, wyrusza z tego, z Grow Street. Nie chcę nam się tam jechać, nie? Może innym razem, jak się zdarzy taka okazja. A teraz jedźmy do Kataliny, bo się jeszcze bardziej nas wkurzy. Damn, what I do now? Do all the fucking same, eh? I see it on television, I read it in books, I hear it in music. Do all the same. Fuck this, fuck that. Well, fuck you! Baby, I'm sorry. I gave to you as a woman. No, no more. From now on, we just business partners, okay? Hey, if that's how you want it, but I mean, you breaking my heart. I'm warning you. I'm in a really bad fucking mood. Today? I kill everybody who fucks with me. Especially you. Move! I feel good today. Chyba właśnie nas rzuciła. Jest zła. Wkurzam się. Znaczy, wkurzyła się. Ja się boję jej. Dobra, bierzemy naszego kłada. Lecimy. Lecimy zanim nas zabije. Jadę, jadę. Nienawidzi mężczyzn. No to grubo, chyba wrócimy do naszej Denise, bo Katalina zaczyna mnie przerażać. Ona od początku mnie przerażała. No. Były dobre chwile i były złe. Zdecydowanie chyba więcej tych złych chwil mamy z Kataliną. Niestety nie układam się tak do końca. No dobra, teraz jesteśmy tylko wspólnikami. Zrealizujemy chyba nasz ostatni napad na nie wiadomo co, pewnie jakiś sklep. Znowu, żyjesz? Żyjesz? Dobrze, bo nie chcę przegrać mi się w taki sposób. Dawaj, lecimy. Chodź tu, chodź tu. To jest chyba najdalej, nie? Bo zawsze jedziemy do tych najbliżej, czyli została ta najdalej. Nie wiem, gdzie jest, ale... Zapomnę, nie dojdziemy. Już mamy jakoś 11 minut nagrania, więc no jakoś to tam leci trochę ten czas. Nie? Niby tak się szybko, fajnie robi tę misję. Zaliczamy bez większych problemów. Na razie tylko jedną, ale ten czas jednak leci. Trochę czas zajmują. Już jest misja, my drugi raz się podazwamy tym kładem. Mogliśmy jechać samochodem. No i co nie mówiłaś? Tak co nam, zawsze na mnie krzyczy, że jak wybieram zły pojazd, to nie, nic do tego nie masz. Zostaw, bierzemy, nie, dobra, nie będę taki, nie będę już brał tej kasy. Niech weźmie rodzina, w ogóle nie ja go przejechałem, ktoś innego zabił. Nie, tylko ja jestem tu taki niedobry. Dobra, Katalina jest gorsza ode mnie, może ona kogoś wynajęła, żeby go zabić. Dobra, jesteśmy na miejscu. Bank! Hand over every last dollar! Now, bitch! I'm going to empty the safe! Keep these idiots covered! Alright, you heard the lady. No heroic shit! Tak w ogóle... A trzymaj pracowników pod broń. Okej, tak w ogóle zapomniałem uzupełnić amunicję. Spadaj! Jaki idiota? No zaczął do mnie strzelać. Psychole. Don't criminals have any consideration? We can collect that bribe later. Might as well go and take a look. We know you're in there. The game's up. Come on out. Come out. Real peaceable like. Szybko dojechali. Co to jest? O, hajsy z tego będą? Oczywiście. Nie wiem jak dużo, ale będą. No to bierzemy. Oni chyba nas nie zaatakują, dopóki nie wyjdziemy, nie? Więc bierzemy to. Pyk. Hajsy dom. W ogóle nie bierzemy mi kasy. Tutaj nie daj mi do mojej sumy pieniędzy. Gdzie idziemy? Gdzie idziemy, kochanie? Gdzie idziemy? O oh, fuck. Uff. Dam, będę mógł od nich zbierać w sumie broń, bo... Bo ja się nie zaopatrzyłem, niestety. Nie przypomniała mi Katalina niestety. A mogła to zrobić. Tak się o wszystko troszczy i w ogóle na mnie krzyczy, a nie pilnuje o to. Nie pilnuje mnie, żebym miał broń, żebym był uzbrojony. Chyba jednak chce, żebym zginął. Tam jest gość? Tak jest. Trafię go stąd?
Nie za bardzo, nie tym. Mamy pistolet jeszcze. Pistolet będzie spoko. Dobra. O, kapelan już go ściągnął, ale trzeba zabijać dzisiaj wszystkich, zdecydowanie. Lecimy. Jestem trochę za nią, trzymam się z tyłu bezpiecznie, bo nie mam jakiejś super broni, więc wiecie o co chodzi, nie? I co teraz? Uuu, motory! Dawaj, dawaj, do nich, Katalina, strzelamy, dobrze, widzisz, ja jednego zabiłam, a ty jeszcze, ja dwóch zabiłam, ty żadnego, widzisz, ha, teraz to ja jestem mistrzem. Jasne, że za tobą nadążę, ale czy chcę za tobą dobra, nie nadążę, żartowałem, już mnie na samym początku zjechali, dajcie spokój. Lecimy, jestem z tyłu najbardziej, znowu przez ten most, jej, policjantowi coś nie wyszło, zabył się w ducha, przeniknął przez ten most, nie wiem, czy widzieliście. Pyk. Udało się. Dobrze, udało się pozbyć tego gościa, tylko ja nie mogę strzelać za bardzo, więc Katalina, strzelasz coś? Coś? Nie? Nie bardzo. Dobrze, tu możemy jechać szybko, nie idziemy po drodze, tylko po takim bocznym. Ha, wyprzedziłem cię! Jestem pierwszy, ale zaraz się przewrócę pewnie. O, jednak wioska pozbyta. I policjant też pozbyty. Pozbyliśmy się go. Okej. Okay. Oj, 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 niedobrze. Jesteśmy na drodze. Normalnej! Katalina, żyjesz tam, kochanie? Tak. Otoczyli ją, wiem, że ją otoczyli, tylko cholera. Co ja mam z nią zrobić? Siadaj! Sorry! Ej, ej, nie zabijajcie! Siadaj, siadaj dziewczyno, siadaj! Bo nas rozwalą! O nie, nie mamy... Fuck, opony nie mamy. No to będzie lipa. Będzie lipa, kochanie. Będzie bardzo lipa. Musimy wrócić się po tamten motor. Cokolwiek. Już ich tam nie ma, ha, a motoru też nie ma. Ej no, bez jaj, jeździć w ogóle nie możemy. Cokolwiek, jakieś pojazdy, czemu nie ma ruchu ulicznego w tej misji? Nie mam pojęcia. Gdzie jedziemy, do kryjówki? Dojedziemy, myślisz? Tak nas rzuca, że spadamy co chwilę z tego motoru. Ale przynajmniej policji nie ma. No właśnie, szkoda, że ich nie ma. O, karetka, bierzemy karetkę, dawaj. Bierzemy karetkę, bo tym daleko to my nie zajedziemy niestety. Bo nie mogłaś się zebrać, tylko musiałaś się oczywiście położyć na drodze i co? Chciałaś, żebym na ciebie wszedł? Nie, nie ma tak dobrze. Nawet na mnie krzyczy, a potem co? Rozkładasz się przede mną na drodze. Na środku drogi otoczona przez... w otoczeniu policjantów. O. No i nie ma tak dobrze. Teraz jemy karetką, tylko nie przebiera się za pielęgniarkę. Nie, nie, nie. Nie weźmiesz mnie na to. Znam i koniec. Nie dam się po raz kolejny nabrać. Na twoje sztuczki. O, bijemy się tam? Przebijemy się przez środek góry? Chyba tak. Musimy. Innej opcji nie ma. Znaczy nie, ja mógłbym jechać dookoła, ale po co? Okej. Okay. Tędy zjedziemy. Aj, no teraz za szybko. Pod górkę za wolno, z górki za szybko. Ale dobra, jesteśmy na właściwej drodze. Jedziemy do kryjówki i... żegnam się z Katoliną. Czy nasze drogi się teraz rozejdą, czy się spotkamy? Zobaczymy. Thanks. One day, Carl Johnson, you will realize. She truly loved me, and your heart will break in two. But you are more like the spiny lizard than a man. Goodbye. No to po nas pojechała, ale mamy swoje 10 tysięcy, 20 tysięcy już w kieszeni, będziemy mogli pewnie coś kupić. Jakiś domek nam się pewnie nowy przyda, bo Katalina nas pewnie stąd wygoni, pewnie zmienimy niedługo miejsce pracy. Więc zapisujemy tutaj. I to tyle w tym odcinku, nie będziemy nic więcej dodatkowego robić, bo tutaj mam problemy z tym GTA, no znowu nie mogę ruszyć myszką. Dobra, już mogę. Okay, dobrze, działa. Więc widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku, zobaczymy jak potoczy się dalej wątek z Kataliną, chyba że się w ogóle nie potoczy, po prostu chyba z nami koniec. I w biznesie, i w... kradzieży i miłości. Nie, no pewnie jeszcze na swojej drodze spotkamy, a teraz mamy misję od Cezara, czyli pewnie kolejny wyścig. Tak więc dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oczywiście to był chyba teraz drugi z rzędu San Andreas, teraz będzie piątka. Pozdrawiam, cześć!